Dzisiaj znajdujemy się w Teatrze Wielkim na uroczystej gali wieńczącej 26. edycję konkursu Teraz Polska. Jeżeli chcecie poznać laureatów, jeżeli chcecie wiedzieć, kogo nagrodziła kapituła konkursu, to koniecznie zostańcie z nami. Znajdujemy się dzisiaj w niezwykle przyjemnych wnętrzach Teatru Narodowego na niezwykle uroczystej gali. Chciałam zapytać, jak ocenia Pan jej poziom? Bardzo wysoko. Miałem przyjemność znać pomysłodawcę gali Teraz Polska, pana Bogdana Hojnę, niestety nieżyjącego. I tak jak sobie rozmawialiśmy, to ja mówię: Bogdan, ty robisz największy konkurs produktowy w Polsce, to ja zrobię ci największy problem wizerunkowy. Gala Teraz Polska ma 26 lat, gala Wiktorii, o której mówię, ma lat 19. Obie są na fantastycznym poziomie, obie są świętem przedsiębiorczości i są dowodem na to, że w Polsce przedsiębiorczość ma się dobrze. Michał Klajber, przewodniczący kapituły konkursu Teraz Polska. Panie profesorze, witam serdecznie. Witam również, dobry wieczór. Panie profesorze, nagrody Teraz Polska zostały wręczone po raz 26. Ten konkurs ma ogromną siłę. Jak to się wszystko zaczęło? To był bardzo dobry pomysł, już przeszło ćwierć wieku temu. Dowodem na to, że to był dobry pomysł, jest jego status dzisiejszy. Ta historia plus niezwykle sumienna ewaluacja zgłoszonych wniosków wpływają na to, że godło Teraz Polska uchodzi i to wykazują, udowadniają badania sondażowe, za najbardziej prestiżową nagrodę gospodarczą w Polsce. To powoduje, że wielu przedsiębiorców stara się o otrzymanie tego wyróżnienia, a ci, którzy otrzymali, jednoznacznie wskazują na to, że im to dalej bardzo pomaga w rozwijaniu swoich firm. Dla nas to jest wielka satysfakcja, ale jednocześnie straszny obowiązek. Bardzo się boimy, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, ale na szczęście odpukać do tej pory te firmy, które nagrodziliśmy, wykazują potem dalszy wzrost sprzedaży, są atrakcyjne dodatkowo dla klientów. To godło Teraz Polska przyciąga wzrok i jest gwarancją jakości. Co bierze pod uwagę kapituła konkursu, przyznając godło Teraz Polska? Ja muszę powiedzieć, że kapituła jest ostatnim etapem oceny. My mamy dosłownie kilkadziesiąt instytucji, które pod kątem bardzo fachowym oceniają osiągnięcia firm. Bierzemy tutaj najróżniejsze rzeczy, niewątpliwie siłę rynkową danej firmy, mierzoną na różne sposoby, niewątpliwie potencjał wzrostu, niewątpliwie zasięg krajowy, ale także zagraniczny, to dzisiaj jest niezwykle ważne. I tych elementów jest bardzo dużo i instytucje, które nam pomagają, przedstawiają kapitule ranking, przyznając punkty od 0 do 100. I kapituła oczywiście w pełni władna do podejmowania autonomicznych decyzji, w dużym stopniu opiera się na tej sugestii od fachowców, rzeczoznawców. Tak jak powiedziałem, staramy się dobierać najwybitniejszych w Polsce specjalistów w poszczególnych sektorach naszej gospodarki. Ty również organizujesz fenomenalne gale, a dzisiaj spotykamy się na niezwykle ważnej uroczystości. Chciałam zapytać, jak oceniasz jej poziom? Oceniam galę Teraz Polska na bardzo wysokim poziomie. Ta gala od wielu lat jest profesjonalnie przygotowywana przez organizatorów i myślę, że wyznacza takie najwyższe tory organizowania gal. Twój magazyn, a także Twoje eventy również wspomagają polskich przedsiębiorców. W jaki sposób?
Gale organizowane przez magazyn Business Woman and Life promują przede wszystkim przedsiębiorcze Polki. Jako czasopismo skierowane do kobiet biznesu, naszą misją jest promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet i między innymi robimy to poprzez ukazywanie sylwetek kobiet biznesu na ramach naszego czasopisma. Z nami laureat Nagrody Godła Teraz Polska, Jerzy Rogula. Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, dzień dobry. Na wstępie gratuluję fenomenalnej nagrody i oczywiście gratuluję sukcesu. Czy może Pan opowiedzieć, czym zajmuje się firma Technopol z Częstochowy? Dziękuję za gratulacje przede wszystkim. Firma z Częstochowy prawie 30 lat funkcjonuje na rynku krzyżówkowym, a więc jest to ukoronowanie tej działalności. Jesteśmy wydawnictwem szaradziarskim. Tak jak było zapowiedziane, mamy 62% udziału w rynku. Miesięcznie wydajemy ponad 2 miliony egzemplarzy tych krzyżówek. Mamy czytelników w Polsce, ale także za granicą. Dzisiaj role się odwróciły, bo na ogół to Wy zadajecie pytania w krzyżówkach, a dzisiaj ja będę Pana przepytywać, jak się Pan czuł stojąc na scenie z tą nagrodą? No powiem szczerze, emocje były dosyć duże, choć niewiele trzeba było tylko odebrać tą nagrodę, ale bicie serca trzeba było jednak hamować. Gmina Międzyzdroje i przepiękna reprezentantka tej gminy wraz z fenomenalną nagrodą. Witam serdecznie. Witam Panią bardzo serdecznie. Na samym wstępie chciałam pogratulować doboru kreacji, świetnego wyglądu, no i oczywiście nagrody. Czym charakteryzuje się gmina Międzyzdroje, że otrzymała tak zaszczytne wyróżnienie? To wspaniałe miejsce zarówno do życia dla osób, które tam przebywają non-stop, jak również dla tych, którzy chcą przyjechać i wypocząć. Jesteśmy również gminą przyjazną inwestorom, stąd ta statuetka. Oprócz tego, że jest tam pięknie, odbywa się także Festiwal Gwiazd. Jak najbardziej. Zapraszam Państwa, 29 czerwca rozpoczynamy już 21 edycję Festiwalu Gwiazd. Będzie się działo przez 4 dni, mnóstwo spektakli, koncertów, spotkań z gwiazdami. Ze mną Pan Ryszard Kalisz z małżonką. Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy również. Panie Ryszardzie, jak ocenia Pan poziom dzisiejszej gali? O, było bardzo fajnie i miło, szczególnie nagrodzone produkty, przedsiębiorstwa i osoby. Byłem pod wrażeniem chociażby naszego profesora Polaka, który zajmuje się cząstkami polimorficznymi. Tak samo Irena Erich, czy pani, która założyła firmę kosmetyczną w Paryżu. Wspaniałe rzeczy, a Ryszard Florek i Fakro to są już osiągnięcia na miarę europejską. Cieszę się w ogóle, że jest cały czas kontynuowana promocja poprzez godło promocyjne Teraz Polska. Ja o tyle mam z tym godłem wiele wspólnego, że już na początku, kiedy ono powstawało, wtedy jeszcze adwokat, uczestniczyłem w tych przedsięwzięciach, a później jako szef Kancelarii Prezydenta mieliśmy patronat nad Fundacją Godła Promocyjnego Teraz Polska. Czy uważa Pan, że w Polsce łatwo jest osiągnąć sukces biznesowy? Nie, nie jest łatwo. Jest bardzo dużo problemów. Polska cały czas nie wytworzyła mechanizmu promocji innowacyjności. Dlatego też tym bardziej trzeba pogratulować wszystkim nagrodzonym i mieć uznanie za te produkty, które zostały zauważone, wskazane i dostały godło promocyjne. W pełni zasłużona statuetka, wybitny Polak na świecie. Witam serdecznie. Bardzo mi miło, dzień dobry, witam. Jak to jest znaleźć się w tak zaszczytnym gronie uhonorowanych? Jestem niesamowicie wzruszona, naprawdę, że to, co postanowiłam kiedyś zrobić, żeby dać polską nazwę firmie francuskiej, mimo wszystko miało taki wydźwięk w Polsce i zostało docenione jako właśnie promocja Polski. Więc naprawdę jestem bardzo szczęśliwa i wielki honor, oczywiście. Czy ciężko pracowała Pani na swój sukces? Całe życie. Oczywiście bardzo ciężko pracowałam i pracuję, ponieważ
dzisiejszych czasach naprawdę no, nie jest łatwo, jest bardzo dużo produktów, produkty są fantastyczne, konkurencja jest światowa, ponieważ wszystkie produkty są sprzedawane wszędzie, więc jest bardzo ciężko, ale jeżeli się kocha to, co się lubi, to można to wszystko pokonać i jak najbardziej z wielkim entuzjazmem będziemy nadal kontynuować. Mam świetną ekipę i mam nadzieję podołać temu. Na pewno Pani podoła. Chciałam zapytać, jakie emocje towarzyszyły Pani, gdy stała Pani na scenie i odbierała nagrodę? Wielkie emocje, ponieważ wrócić do Polski zawsze mimo wszystko to jest niesamowite, bo jest to kraj, w którym się wychowałam, kraj, z którego jestem dumna, kraj, który podkreślam, że jest moim korzeniem. Ja tą polskość naprawdę promuję wszędzie na świecie. Jak jeżdżę, nieważne czy to jest Japonia, Korea, zawsze z dziennikarkom opowiadam o Polsce, ponieważ nazwa jest polska firmy, mimo że firma jest francuska od A do Z. Także być tutaj, być uznaną i docenioną, może nie właśnie za jakiś niesamowity sukces, ale chyba właśnie za to, że jesteśmy ambasadorami Polski i to jest niesamowite uczucie. Naprawdę jestem bardzo wzruszona i wielki honor. Godło Teraz Polska to niewątpliwie fantastyczne wyróżnienie dla firmy, dla osoby, dla każdego, kto je otrzyma, a nie jest łatwo otrzymać Godło Teraz Polska, więc tym większe gratulacje dla wszystkich laureatów. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście z nami i pamiętajcie, jak się chce, to wszystko można. Trzeba tylko wierzyć i realizować swoje marzenia. A być może to kiedyś z Wami przeprowadzę wywiad na tak uroczystej gali. Do zobaczenia. Yeah.